Mechanizm powstawania raka jest bardzo jasny, precyzyjny i wyjątkowo interesujący. Aby w ludzkim ciele powstał rak, potrzebny jest kancerogen, czyli substancja chemiczna powodująca raka. Kancerogenem może być dowolna substancja chemiczna, występująca w żywności, jak chemikalia używane podczas przetwarzania żywności, konserwanty, nawozy i tym podobne. Różne chemikalie powodują różne niewirusowe i niebakteryjne choroby, jak rak, białaczka, zapalenie stawów, astma, toczeń rumieniowaty, rozedma płuc itd. Aby nastąpił rozwój choroby, muszą wystąpić ściśle określone warunki. Odpowiednia krytyczna ilość inicjatorów w organizmie. Jeśli ilość inicjatorów będzie niższa, to inicjacja nie nastąpi. Aby komórka i promotor mogły się połączyć, kancerogen musi utworzyć aktywne centrum na powierzchni komórki, wyciągając jeden elektron. Kiedy inicjator atakuje komórkę i przenosi jeden elektron z jego orbity na wyższą, potrzebny jest jeszcze jeden atak, aby wybić elektron poza atom i utworzyć aktywne centrum. Odpowiednio wysoka koncentracja kancerogenów gwarantuje, że drugi atak nastąpi, zanim elektron wróci na oryginalną orbitę. Jeśli koncentracja kancerogenów jest mniejsza niż wartość progowa, elektron powróci na swoją oryginalną orbitę, zanim nastąpi drugi atak. Aktywne centrum nie zostanie utworzone, zaś reakcja chemiczna pomiędzy komórką i promotorem nie nastąpi. Jeśli elektron jest poza atomem, reakcja chemiczna rozpocznie się, powodując, że komórka i promotor połączą się, tworząc komórkę rakową. Kancerogeny, odkładane głównie w limfie, gromadzą się przez lata, aż osiągną pewną krytyczną koncentrację. Proces akumulacji może trwać latami, od zera do koncentracji krytycznej. W tej notce możesz zobaczyć, jak lata akumulacji zmieniały się przez ostatnie pół wieku. Liczba lat potrzebna do osiągnięcia koncentracji krytycznej w latach 50. pomiędzy 40 a 50 lat. W latach 60. pomiędzy 30 a 40 lat. W latach 70. pomiędzy 20 a 30 lat. W latach 80. pomiędzy 15 a 20 lat. I w latach 90. pomiędzy 10 a 15 lat i nadal się zmniejsza. Te typy chorób, które wynikają z nagromadzenia kancerogenów w plazmie, według lekarzy, mogą przenosić się z rodziców na dzieci jako choroba genetyczna. W mojej opinii, najczęściej choroba przenosi się z matki na dziecko przez łożysko podczas ciąży. Genetyka nie ma nic do rzeczy z żadną chorobą, z wyjątkiem fizycznej struktury ludzkiego ciała. Przejście części inicjatorów z matki na dziecko redukuje koncentrację poniżej wartości krytycznej. Matka zyska, ponieważ rozwój jej choroby odsunie się w czasie. Jednak rozpocznie się na nowo, kiedy usunięte inicjatory zgromadzą się na nowo, co może zająć całe lata, zależnie od ilości przekazanej płodowi. Choroba rozwinie się dopiero wtedy, gdy koncentracja inicjatorów osiągnie wartość krytyczną, jeśli matka zdecyduje się na wiele dzieci i za każdym razem będzie przekazywać im inicjatory, może nigdy nie osiągnąć krytycznej koncentracji inicjatorów i nie dopuścić do rozwoju choroby. Niestety, dziecko tej matki zachoruje wcześniej, niż gdyby miało to nastąpić przy normalnym tempie gromadzenia się inicjatorów i osiągania ilości krytycznej. Dzieje się tak, ponieważ dziecko posiada już pewną ilość inicjatorów w momencie porodu. I z tego powodu dziecko potrzebuje mniej czasu na osiągnięcie ilości krytycznej i rozwinięcie się choroby. To jest główna przyczyna występowania raka u dzieci i młodzieży. Jest wiele przypadków, które zdają się to potwierdzać. Kiedy matka, a nie ojciec, miała raka, toczeń rumieniowaty lub zapalenie stawów, dziecko tej matki będzie miało duże szanse zapadnięcia na te choroby, które najpierw będą obecne w ukrytej formie,
a następnie ujawnią się, kiedy krytyczna koncentracja zostanie osiągnięta. Same inicjatory nie mogą spowodować choroby. One mogą jedynie przygotować ciało do stanu gotowości. Na drugi czynnik, którym jest promotor, który rozpocznie rozwój choroby. W przeciwnym wypadku inicjatory pozostałyby w stanie uśpionym na zawsze. Każdy rodzaj inicjatora odpowiada za rozwój jednego typu choroby, jak rak, toczeń rumieniowaty, zapalenie stawów, astma itd. Natomiast promotor w każdej chorobie pozostaje taki sam, bez względu na typ inicjatora. Fragmenty zniszczonych komórek, wolne rodniki, to promotory chorób komórek ciała. Promotory, fragmenty zniszczonych komórek są produkowane w organizmie w naturalny sposób podczas sytuacji emocjonalnych, takich jak stres, strach, poczucie beznadziei, zamartwianie się itd. Kolejną sztuczną przyczyną wytwarzania promotorów może być niszczenie komórek ciała przez promieniowanie rentgenowskie, substancje radioaktywne lub chemikalia, jak na przykład te używane w chemioterapii. Do niszczenia komórek rakowych, co może zniszczyć także zdrowe komórki. Innymi słowy, każda sytuacja lub rzecz, włączając w to mikroorganizmy i wirusy, zdolna rozbijać komórki ciała na fragmenty, może być zaklasyfikowana jako producent promotorów choroby, które mogą pobudzić inicjatory do rozpoczęcia rozwoju choroby. Na początku inicjatory znajdują się w krwiobiegu i krążą po całym ciele. Nowotwór powstanie w miejscu, w którym produkowane są promotory. Papierosy nie mogą powodować raka. One mogą jedynie spowodować produkcję promotorów w płucach, czego następstwem będzie powstanie raka w tym miejscu. Jeśli promotory będą produkowane w okolicy nerek, to tam też powstanie nowotwór. Każda próba wyhodowania raka w ciele człowieka lub zwierzęcia jest skazana na porażkę, ponieważ nikt nie jest w stanie odtworzyć takich samych warunków, w jakich rak się wytwarza. Hodowanie raka na zwierzęciu i leczenie go jest oszustwem, ponieważ nikt nie był w stanie wyhodować raka na zwierzętach, a wyniki leczenia stosować do wyleczenia raka u człowieka. Inicjator pomaga w chemicznym połączeniu promotora ze zdrową komórką, przekształcając ją w komórkę rakową, która sama staje się promotorem, tym samym zwiększając ich liczbę i powodując, że reakcja chemiczna napędza się sama. To właśnie autokataliza jest główną przyczyną szybkiego gromadzenia się komórek rakowych w organizmie, a nie ich niekontrolowany podział. Podział komórek rakowych jest niemożliwy, ponieważ nie są to normalne komórki. Natomiast w wyniku autokatalizy duże ilości zdrowych komórek przekształcają się w komórki nowotworowe, co upośledza funkcje ważnych i niezbędnych do życia organów, a w konsekwencji prowadzi do śmierci.